Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down and embrace the love we found. For you and I will save. Cześć wszystkim! W dzisiejszym odcinku zaprezentujemy Wam maszyny pakujące firmy EcoMax 24. Służą one do pakowania nasion strączkowych, warzyw i zboża. Także nie przedłużając, zapraszamy do oglądania. Pierwszą prezentowaną maszyną jest pakowaczka do nasion strączkowych oraz materiałów drobnoziarnistych. Jest to maszyna półautomatyczna, ma ona ładowność 150 kg, obsługuje woreczki do 2 kg. My mamy tutaj akurat ustawioną ładowność 0,5 kg i dokładność to 20 gram. I teraz zaprezentuję Wam, jak to wygląda. Zakładamy woreczek. I mamy kubik. W międzyczasie oczywiście maszyna nam się uzupełnia i można pakować kolejny worek. I przejdziemy do kolejnej maszyny. Kolejną prezentowaną maszyną jest pakowaczka, również półautomatyczna, do każdego rodzaju zboża, peletu oraz fasoli. Maszyna ma zbiornik o pojemności 1,5 metra sześciennego, ma ona wydajność 3 ton na godzinę i obsługuje worki od 2 do 50 kg. Maszyna pracuje w oparciu o napięcie 230 W oraz sprężone powietrze. Maszyna ma wbudowane urządzenie zszywające, które można zastąpić zgrzewarką w przypadku worków foliowych. Prezentowaną maszyną jest urządzenie ważąco-pakujące, tyle że do warzyw. Maszyna obsługuje wszystkie warzywa korzeniowe i bulwiaste. Pakuje ona nam worki od kilograma do 30. Maszyna ma wydajność również jak poprzednia, 3 tony na godzinę. Może ona współpracować z klipsownicą lub raszlownicą. Maszyna tutaj, jak widać, również w przypadku tej pierwszej do fasoli, ma zbiornik buforowy.
treat you so right. We're losing track of time, buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow Wam się podobał.